Ale jesteście panowie! Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Zapraszam. Zapraszam. Nie sądziłem, że panowie do nas przyjadą. Tacy sławni jurorzy w naszych skromnych progach. Zapraszam serdecznie. Zapraszam, chodźcie. Zaczynamy już. Ziemio ojczysta, ziemio jasna. Są w ojczyźnie rachunki. Tak, rachunki. Codziennie mocniej wrastam radością, smutkiem, gniewem. Kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem, prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte. Tu porusza, daje nadzieję, ożywia. A pani? Co pani sądzi? O co się rozchodzi? Jak to o co? Nie rozumiem. Pytam o wiersz. Jaki? O, przepraszam. Nie dosłyszałam. Byłam chwilowo nieobecna. O czym był? Pan mi streści. Nie no, pani. Jest lato. Wybucha wojna. Żołnierz walczy, lecz musi umrzeć. Wymowa wiersza jest jednoznaczna. Żołnierz wprawdzie przegrywa i ginie, ale odnosi moralne zwycięstwo nad agresorem. Tyle w tym wierszu jest boleści. Tęsknej miłości. Ojczyzny ukochanej, że porywa. Ten wiersz? Tak. Tylko sama nie wiem, bo nie dosłyszałam całego tekstu, ale chciałabym się podzielić pewnymi kontemplacjami na ten temat, bo zdaje mi się, że panowie, proszę o wybaczenie, opacznie eksplikują całość utworu. Ten wiersz raczej może być, jest tekstem o śmierci, prawda? Tak, tak. Na scenie życia jedni są papieżami, inni cesarzami, a jeszcze inni odgrywają pozostałe postacie ze sztuki. Ale na końcu wszyscy spotykamy się w jednym miejscu. W grobie wszyscy są równi, zarówno tchórz, jak i bohater. Piękne porównanie. Tak jak z tą grą w szach, gdzie dopóki trwa gra, każdy pion i figura są ważne. Ale kiedy partia się kończy, wszystkie się mieszają, aż w końcu trafiają do pudła, gdzie się zrównują jak ludzie w grobie. A ten poeta, jak on się nazywa? Gałczyński, pani przewodnicząca. No właśnie, całkiem możliwe, że ten cały, Gałczyński. Bardzo mi miło, Matolska jestem. Więc ten cały teść prawdopodobnie nie napisał tego wiersza serio, Co więcej, ten tekst, skoro mówi, jak już ustaliliśmy o tchórzu, nie może być sklasyfikowany jako utwór patriotyczny. Nie no, pani tłumaczenie jest jak perski dywan. Słucham? No tak, no perski dywan oglądany z drugiej strony. Wzory niby te same, ale kolory już nie przypominają tych z drugiej strony. Tylko bez agresji. Jestem przekonana, że panowie dajecie tu zupełnie mylną wykładnię. Co więcej, ten tekst może być, nie twierdzę, że jest, bo go nie dosłyszałam, ale może to jest, nie daj Bóg, zwykła prowokacja, atak na najważniejsze wartości patriotyczne, które tutaj, jak wszyscy siedzimy, chcemy promować. Co pani plecie? Trochę kultury, młody człowieku. Ja panu nie przerywałam. Z uwagi na powyższe stawiam wniosek jako przewodnicząca jury o nieocenianie wiersza z uwagi na niespójność tekstu z wymogami regulaminowymi konkursu. Kto jest przeciw? Ja. Kto jest za? No, a pan? Ja? Mnie tu nie ma. Bardzo dobrze. Przypominam zatem, że w przypadku sytuacji patowej zgodnie z regulaminem głos decydujący należy do przewodniczącej. Odrzucam wiersz. Kozioł w ogrodzie na tullu, kozioł w ogrodzie. Wspaniale. Nie wyjdziesz z tej kapustę, nocie po wodzie. Kozioł w ogrodzie na tullu, kozioł w ogrodzie. Wielkie brawa! Nie wyjdziesz z tej kapustę, brawa! Oj, da, 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 da. Oj, da, 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 da. Nie wyjdziesz z tej kapustę, nocie po wodzie. Oklaski! Oj, da, 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 da. Nie wyjdziesz z tej kapustę, nocie po wodzie. Tak? I teraz. Brawo. Brawo. Bądźcie się, bądźcie się. Idziemy, idziemy. I tak oto na skutek wielkiego nieporozumienia rycerz nasz zostaje wyróżniony. I po raz pierwszy w życiu ma okazję powiedzieć światu coś w swoim mniemaniu ważnego. Tylko czy świat chce to usłyszeć?